Obecna baza diagnostyczna pozwalająca na rozpoznanie zakażenia wirusem jest daleko niewystarczająca. Jedyne laboratorium na Pomorzu obsługuje nie tylko pacjentów z województwa naszego, ale także z sąsiednich. Powoduje to długie oczekiwanie na wyniki, utrudnia postawienie pewnej i szybkiej diagnozy. W związku z tym marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, wystąpił do ministra zdrowia z deklaracją zorganizowania takich laboratoriów w szpitalach w Kościerzynie i Słupsku. Znakomicie by to przyspieszyło proces diagnostyki, zrównoważyłoby nasze zasoby dla innych pacjentów potrzebujących tej pomocy i oczywiście umożliwiłoby szybsze podjęcie leczenia.